Cześć wszystkim. Chciałem się zapytać, co to za dziwny film. Punio, odchodzisz z YouTube'a? Tak. Myślę, że czas najwyższy podjąć taką decyzję. Mam kilka powodów, dla których to kończę. Przede wszystkim, no, już trochę stary jestem. Już trochę po trzydziestce mam. Więc stwierdziłem, że potrzebuję więcej czasu, żeby Zająć się poważnymi rzeczami w życiu, a nie tylko nagrywaniem gier dla kilku ludzi na YouTube. Nagrywanie jakby poświęcało wymagało ode mnie poświęcenia w większości mojego wolnego czasu, jaki miałem w trakcie tygodnia. Kiedy nagrywałem Baldur's Gate, narzuciłem sobie tą. Powiedzmy tempo, że codziennie musi od, co najmniej jeden odcinek wchodzić. To znaczy, że po pracy musiałem co najmniej tak 2-3 godziny, przynajmniej spędzić na nagrywanie, a potem jeszcze na, na. przynajmniej renderowanie tego, nawet bez jakichś dużych zmian. To trochę zajmowało czasu. Najwięcej czasu zajmowało mi na przykład ostatnie zagrajmy w. Light in the dark. Wtedy każdy odcinek naprawdę ze 2-3 godziny siedziałem tylko nad edytowaniem, i ciężko cokolwiek innego ciekawego w życiu robić, kiedy po pracy praktycznie cały wieczór spędza się tylko na tym. Oczywiście miałem czasami dni wolne czy weekendy, ale to i tak trochę mało. Więc gdyby to nie było wystarczającym powodem, to jeszcze tak. Kanał założyłem w 2010 roku, a przynajmniej wtedy zacząłem wrzucać let's play'e i przez 14 lat no, nie udało mi się wybić w żaden znaczący sposób. Okay, no. Jakieś tam liczby są obecnie, liczba 800 subskrybentów to nie jest cała historia, bo ktoś mógłby pomyśleć, że to jest sporo, ale mniej więcej liczba wyświetleń filmów jest taka sama yy, od założenia kanału. Problem jest w tym, że tych 800 subskrybentów, dużo z nich to martwe subskrypcje, więc nie liczy się za bardzo, jakby ich łączna suma, ale to, jak szybko przybywają, a przybywali zawsze i te, do tej pory przybywają bardzo wolno. I powiedziałbym, że wolniej niż ludzie odchodzą. Więc tak, kanał mi się nie wybił, więc stwierdziłem, że po prostu poświęcanie takiej dużej ilości czasu na, na coś, co praktycznie nie ma tak dużej wartości, to trochę w moim wieku już no, strata czasu. Wolę się zająć innymi rzeczami w życiu. E... Ale gdyby, nawet gdybym miał, nie wiem, e... może gdybym dużo bardziej regularnie wrzucał filmy, że rzeczywiście byłyby dwa czy trzy lata, w której, nie wiem, dwa, co dwa, trzy dni wrzucałbym regularnie film i może bym miał dzisiaj, obecnie, nie wiem, dziesięć tysięcy subskrybentów, czy, czy, czy może, nie wiem, parę Parę dziesiąt. to i tak nie wiem czy bym to chciał dalej kontynuować YouTube YouTube nigdy nie byłby dobrym zastęp jakby dobrą pracą dla mnie przede wszystkim no jak się tworzy polskie YouTube, zasięgi ma się dosyć małe i no kasa z tego jest Mierna bym powiedział, nawet dla dużych kanałów. Dużo na YouTube jest kombinowania z dodatkowymi źródłami dochodu, z czego ja bym raczej nie dawał sobie rady. A poza tym, też YouTube, jak traktuje swoich twórców, to jest naprawdę demotywujące. Nie uważam się za jakiegoś bardzo twórczego twórcę. Czy innowacyjnego, jakby to ująć. Ale myślę, że sposób, w jaki YouTube traktuje swoich twórców, zabija jakąkolwiek kreatywność obecnie. To narzucanie jakichś zasad, czy kasowanie filmów bez jakichś z góry określonych zasad, które trzeba się dowiadywać od jakichś trzecich ludzi, co rzeczywiście obecnie jest dozwolone, a potem. Wprowadzanie nowych zasad znikąd i stosowanie ich wstecz, że nagle jakieś twoje stare filmy nagle się okazują niezgodne z nowymi zasadami. To jest naprawdę bardzo toksyczne środowisko dla ludzi, którzy chcą traktować to jako jakąkolwiek pracę. Nie mówiąc już o tym o zarobkach, jak potrafią być kompletnie niestabilne. Z, Przyczyn, na które nie masz w ogóle e, wpływu, ani nawet nie są wytłumaczone tobie, dlaczego akurat zrobiłeś tyle lub mniej. E, więc nawet gdybym, jakby kanał się wybił, widzę, że ludzi wypala obecnie YouTube. I to nie jest jakby praca, którą chciałbym rzeczywiście się zajmować, nawet gdyby mi dawała jakieś stałe dochody. E, poza tym YouTube. Nawet jeżeli nie traktować go jako pracę, to YouTube zmienia się na gorsze obecnie. I widzimy, myślę, że to można powiedzieć, że to jest jakby chęć właścicielów, właścicieli platformy, żeby w końcu była dochodowa i, i, i przez to widzimy, nie wiem, na przykład, zalew reklam dla darmowych odbiorców. Nie wiem, ciężko mi to wytłumaczyć. W każdym razie widzę, że YouTube ostatnio bardzo na gorsze się zmienia i, i nigdy nie chciałbym się wiązać z tą platformą i myślę nawet, że jak, nawet jako źródło roz, rozrywki dla tych, którzy tylko oglądają YouTube, myślę, że w najbliższych latach powinniśmy się spodziewać, że może coś się zmienić na dużo gorszego i że może w końcu jakieś inne platformy się wybiją, bo. Nie wiem, jak długo jeszcze YouTube jest w stanie pociągnąć na, na tym, jak, jak bardzo i denerwuje i twórców, i odbiorców, i chyba wszystkich, wszystkich możliwych. Więc zobaczymy. Nie wiązałbym się z YouTube'em ani jako czymś, co będę przez całe życie oglądał, ani coś tym bardziej, gdzie chciałbym pracować, ani albo tworzyć jakieś materiały. Dobra, mimo wszystko. Yy, nagrywanie gier sprawiało mi przyjemność. Muszę powiedzieć. E, e, może tak. Co? Jakby to ująć? E, cieszę się, że mimo małych zasięgów miałem e, kilku przynajmniej ludzi, którzy lubiało oglądać moje firmy, filmy. E, kiedyś tak myślałem, że jeżeli jeden film, który wrzucę przynajmniej jednej osobie, w, poprawi dzień, to, to byłoby. Cel osiągnięty. Dzisiaj no, obecnie uważam, że nadal się cieszę tym, że, że jeżeli podobały mi się filmy, to no, jestem z tego zadowolony, ale no, trzeba w życiu jednak podejmować trochę sobie wyższe cele. A no, powiedzmy, do, do, dostarczanie takiej niezbyt wysokiej jakości rozrywki dla paru osób to nie jest zbyt wysoki cel w życiu. Więc tak, co chciałem powiedzieć, bardzo się cieszę wszystkich moich oglądających. Wszelkie jakiekolwiek miłe komentarze, które umieszczaliście przez te wszystkie lata, były bardzo miłe i bardzo doceniam was. I no, cieszę się, że mimo wszystko mogłem pokazać wam w moim stylu parę gier, które myślę, że w inny sposób mogłyby nie dostać jakiejkolwiek. Uwagi na, na YouTube, więc z tego jestem zadowolony. Ale mimo wszystko, myślę, że czas w życiu podjąć jakieś inne cele i zająć się czymś innym. Nie planuję wracać do YouTuba w najbliższym czasie. Myślę, że mam póki co w życiu prawdziwym że cele, na których chcę się skupić i którymi chcę się zająć full-time. Może kiedyś coś jeszcze wrzucę, jak mnie zainteresuje, coś chciałbym się podzielić albo stworzyć jakiś filmik na jakiś temat, ale póki co zajmuję się innymi rzeczami, więc tyle mogę powiedzieć na ten temat. Jeżeli byście chcieli wiedzieć coś więcej, tak, bo przez te 10 lat, 10, no 14 lat już, niedługo będzie. Dużo przeszedłem w życiu, i w międzyczasie, jak wrzucałem filmy na YouTube, wiele rzeczy działy się w moim życiu prywatnym. Stwierdzałem, że nigdy nie chcę łączyć tego, co wrzucałem do internetu z moim życiem prywatnym, więc nigdy o tym się nie dzieliłem. Ale wierzcie, mi jako człowiek przeszedłem dużą drogę przez ten czas i dużo w życiu rzeczy się wydarzyło i dużo się zmieniło. Jeżeli byście byli zainteresowani w informacji o kanale, macie link na Discord. Postaram się zaglądać tam od czasu do czasu. Jakbyście chcieli tak pogadać, mniej więcej bardziej prywatnie, myślę, że możemy się umówić na jakąś rozmowę przy piwie czy coś. I mógłbym Wam trochę opowiadać. Myślę, że może coś Was może zainteresować z tego. Dobra, to chyba w sumie tyle, co miałem Wam do przekazania. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, y, którzy y, oglądali mniej lub więcej moich filmów przez te wszystkie 14 lat. Y, no i cóż, y, miłego wieczoru. Chyba Wam wszystkim mogę życzyć i może kiedyś jeszcze do usłyszenia. Cześć.